Rafał Szlagał, witam serdecznie ze stadionu przy ulicy Bukowej i zapraszam na mecz 16. kolejki drugiej ligi. GKS Katowice podejmuje dzisiaj przed własną publicznością Stalową Wolę. I dwójka to Adam Waszkiewicz, siódemka Michał Płonka, ósemka Robert Dadok, Bartosz Mrozek, czwórka to Arkadiusz Jędrych, siódemka Arkadiusz Woźniak, Kompanicki 30 Łukasz Wroński. Trenerem drużyny z Katowic jest Rafał Górak. Zabrzmiał pierwszy gwizdek arbitra Alberta Różyckiego. Jest również Dadok. Dośrodkowanie w pole karne. Jeszcze Dadok. I teraz spore zamieszanie. Musiał interweniować w tej sytuacji Mrozek. Kiebzak jest jednak osamotniony. Dopiero teraz nadbiegają koledzy. Podanie w pole karne. Okazja dla GKS-u i świetna interwencja. Celnik, który trafił do Gieksy z Górnika Zabrze. Rusza Kiebzak. Podanie przed pole karne. Sporo miejsca. Jeszcze okazja i gol! Ale mamy spalonego. Rosły Dawid Rogalski. Jest tam również Radek Dejmek. Błąd dośrodkowuje w pole karne. Strzał głową, ale obok bramki. W niedzielę prawdziwy hit w drugiej lidze. Widzew Łódź podejmuje przed własną publicznością Resowie. Teraz okazja dla GKS-u, ale znowu podniesiona chorągiewka. Fidziukiewicz został jednak ubiegnięty przez jednego z katowiczan. Dalekie podanie. Czy będzie spalony? Nie ma spalonego. Okazja! Nie ma spalonego! Okazja dla Gieksy! Jednak nie sięgnął w tej sytuacji. Błąd dośrodkowuje w pole karne. Dobra piłka! Okazja! Ale ten strzał z głową został zablokowany. Jest. Czym dłużej trwała pierwsza część tego starcia, tym śmielej poczynali sobie pod bramką Bartosza Mrozka. Cofanie piłki do Mrozka. Mrozek daleko wykopuje futbolówkę przed siebie. Teraz dobra akcja. Gieksy ruszył lewą stroną. Kiebzak, jeszcze teraz okazja. Rogala dogrywa piłkę. Pole karne i gol! 1-0 w Katowicach! Marcina Urynowicza, w zawodnikach, który zdobył jedynego gola dla GKS-u w spotkaniu pucharowym pomiędzy Stalą Stalowa Wola a GKS-em. Teraz okazja i nie ma gola! Świetna interwencja Krystiana Kalinowskiego! Przerzuty piłki, ale niedokładnie zagrał futbolówkę kapitan GKS-u Katowice. Przejął ją Fidziukiewicz. Akcja Stali. Czy uda się uderzyć z dystansu? Strzał z dystansu! Potężnie kropnął. Teraz gdzieś z okolic 25, może 30 metra. Czy to będzie bezpośredni strzał na bramkę? Skupiony między słupkami Krystian Kalinowski. Uderzenie jeszcze! Był tam jakiś rykoszet. Znowu uruchomiony na prawej flance Dadok. Tym razem jednak przez Ciepiele. Dadok w pole karne. Okazja! Skupiony między słupkami Bartosz Mrozek. Strzał na bramkę i minimalnie obok słupka. Będziemy się emocjonować tym starciem. Teraz po okazji, nie udało się czysto trafić się w piłkę zawodnikowi Stali. Ale Stefanowicz. Teraz dwóch na jednego atakują katowiczanie. Dobre podanie. Czy uda się wykończyć tę akcję strzałem? Dobra okazja i gol! 2-0! To już wspominałem, świetne recenzje zbiera za grę w drugiej lidze. Kacper Michalski jeszcze stale nie rezygnuje. Chce zdobyć chociażby bramkę honorową, ależ teraz kropnął sprzed pola karnego. Zawodnik Stalówki, a więc nie wszystko jeszcze tutaj stracone. I sędzia Albert Różycki gwizdze po raz ostatni w tym meczu. GKS Katowice wygrywa po raz 10 w tym sezonie drugiej ligi.